Siema, siema, jestem Mario Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii z gameplay na mapie Osada, odcinek 11 i dzisiaj wielkie zmiany, jednocześnie ponownie nagramy odcinek na live, także witam cały czat, witam około 80 osób na streamie zgromadzonych. Jeżeli wy też chcecie być częścią tej społeczności, wpadajcie na Twitcha, link do niego macie oczywiście w opisie, ponadto Instagram, TikTok, nie muszę chyba mówić, no i co, na NLB też podajcie, bo myślę, że warto. Dobra, słuchajcie, dzisiaj fajna akcja będzie dziana, tutaj ogólnie działana. I zaraz wam pokażę, ale co będziemy robić? Dzisiaj będziemy prasować siano, bo muszę sprasować, bo nie ruszę się z live'em i mówię, kurczę, nie mam co teraz robić, muszę sprasować to siano, bo potem mi znowu zarośnie, a jednocześnie odcinek trzeba by nagrać, więc nagramy sobie tutaj, nie? Także pozdrawiam tutaj cały czat oczywiście, który ze mną jest. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko Demrayu masz minus 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu flikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę, nawet Nintendo. Interesuje gościu. Eneba współpracuje z Trust League, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak ktoś to jest link w opisie, pamiętaj Eneba, to zawsze kod Riot. Pamiętaj, tylko ten kod. No i dobra, słuchajcie, to powstało ostatnio, wczoraj na wczorajszym streamie. Dla was to jest na odcinek przed tym, nie? Bo nagrałem tamten odcinek też na streamie. No i to żeśmy zrobili na live'ie. Więc tak oto się prezentuje kolejne podwórko nasze. Tu będzie oczywiście obora, znaczy tu już właściwie stoi obora dla krówek, których jeszcze nie ma, ale te krówki będą w przyszłości. Tu jest taki po prostu pasek z trawą, na razie tu nic nie stoi, może gdzieś jakaś wiata powstanie albo coś. Albo po prostu będzie tutaj składować belki, w sensie jedzenie dla nich, nie? No a tu jakieś tam będą stały większe maszyny, powiedzmy. Czy coś w stylu pod tą halą, nie? Spora hala, więc fajnie, ona w ogóle ma gdzieś latarkę. Znaczy zapala to się gdzieś tutaj? Tutaj zapala to się gdzieś? Bo niby są jakieś światła, ale tylko same wnętrze się zapalają, no mniejsza o to. No i tylko jest mleko, z tego co kojarzę. Bardzo myślę, że to jest mleko. Ta, to jest mleko, bo tu są dojarki. No ale dobra, fajny paralaks, oddaję. Dobra, to nic. My do pracy się bierzemy, bo dzisiaj sporo jest rzeczy do roboty, może sobie siatkę przeskoczymy. I dopczajcie go YouTube'a. Inspirawka, nie ma co patrzeć, tam po prostu trzeba wszystko oglądać, nie? No i dobra, słuchajcie, czy coś tu jeszcze powstało? A, postawiliśmy sobie warsztat w tym miejscu, taki o. Myślę, że spoko, około tych kamieni, bo też tutaj kamienie sobie gromadzimy potem na sprzedaż, więc fajnie. No dobra, nie ma co zwlekać, słuchajcie, ja się rozsiadam wygodnie w fotelu. I tak, tu mamy fiacisko nasze. Fiacisko, które będzie się działało sobie z prasą Sipmą, więc nie ma co zwlekać, siadamy i lecimy na łąkę. Przy okazji od razu pokażę. A, chudy weźmy sobie też włączmy w ogóle. Dobra, okej. Przy okazji pokażę wam od razu, cośmy zrobili ostatnio na streamie, czyli właśnie przed chwilą. A zrobiliśmy właśnie między innymi to, że poprasowaliśmy sobie belki, co nie, na trawę, to w sumie było na poprzednim streamie. No i żeśmy zrobili z nich jakby rękaw, nie? W sensie po prostu owinęliśmy je w rękaw i będziemy sprzedawać je chyba w grudniu. Mamy aktualnie listopad, więc fajnie byłoby sobie to ogarnąć. No a wiadomo, że już ta słoma, znaczy to siano, które będziemy teraz pracować, będzie szło jako pokarm dla krówek, nie? Żeby też wiadomo nie płacić w ciul siana. Ogólnie wszyscy was pozdrawiają i tak dalej na streamku. Pozdro ty, dokładnie. Właśnie, skoro już tak nagrywam to wszystko i spoko, zwykle na streamie mam taką zasadę, że jakby mój banner wyglądał w ten sposób, że mamy jakby, że was też nie oszukiwać, że to jest stream, to wam pokażę, od razu patrzcie. Mamy coś takiego, zrobione jak tutaj, że mamy od razu czat, widzicie? Jest cały czat i tak dalej. I dajcie znać, czy chcecie odcinki z czatem, jeżeli byłyby właśnie odcinki na streamie, nie? Dajcie znać, czy chcecie taki jakby, taki właśnie, jakby czat pode mną, jeżeli byłyby odcinki nagrywane właśnie na streamie, nie? Bo to może być ciekawe i dla was, i dla mnie w sumie też, więc jakby co to ten. To dawajcie znać, nie? Dziwnie tak? No, może i dziwnie trochę, ale wiesz, w sensie chyba nikt z YouTube'a nie nagrywa odcinków na streamie, co nie? Więc znowu bym jakoś tam pierwsze kroki się poczynił. Dobra, jedziemy sobie. Ogólnie to tak, nie będziemy jechać tamtą drogą, tylko pojedziemy sobie tej polną drogą, tą żwirówką. Bo będzie raz, że trochę szybciej i też obniemy korki, które tam się mogą zarzyć, ewentualnie jakieś kraksy. Bo przed chwilą właśnie atakowałem tego Fiata Agri, tam u sąsiada. No i miałem delikatną stłuczkę, że tak powiem. Pozdrow ode mnie, Greg was pozdrawia ogólnie, ale też nie chcę tak imienia wymieniać, bo potem zaraz każdy będzie chciał pozdrowionka otrzymać, nie? Więc tak też trochę staram się spokojnie.
Fajnie być odcinek przedpremierowo. Dokładnie tak, Bartif. No i to jest właśnie super, nie? O, i właśnie widzicie tą łąkę, którą ostatnio no kosili, wałowali i tak dalej. No i to mam już rękaw gotowy jakby, nie? Z tych belek. Więc całkiem spoko to się prezentuje. Jeszcze trochę trawy mam w prasie, ale to nic, nie? Dobra, zawijka tu będzie robiona. Działa wszystko tam? Czekaj, bo to nawet nie widzę. O. Dobra, git jest. Dobra. Ktoś mi wysłał bica. Dzięki, Herzak, za bica. No i dobra, i lecimy. Ogólnie chyba tutaj mamy belki 150, z tego, co mi się wydaje. Także w miarę to powinno spokojnie, szybko iść, w sensie... dużo belek powinno się tam utoczyć. Tym bardziej, że mamy widzieć, jakie tam mamy grube pokosy, nie? Naprawdę. Siano to jest... oddaje, nie? Oddaje. Ta kraksa, nic nie podsyłajcie mi, ludzie. Okej. Dobra, tam tak samo widzicie kolejny rękaw jest, bo tam kolejne poletko było, znaczy kolejna łąka. Może przejdziemy sobie w ten sposób raczej. Podniosę sobie to wszystko. No to jest trochę ciężko z tym akurat, bo to widzicie, jest ten rów mega głęboki. I bym nie chciał się bardzo w niego wrąbać, bo potem byłoby ciężko wyjechać, ewentualnie bym coś mógł... Znaczy do farmingu nie da się, ale teraz się... mógłbym coś popsuć jakby, nie? Kurde, jeżdżę jak jakiś, nie wiem. Nie wiem, czy też szybko trochę nie jeżdżę, może dwójką będziemy prasować. Aha, to nie ma znaczenia, ona i tak idzie po swojemu. Dobra, gitara. Tak patrzę cały czas, co ten czat robi. Ale tylko Herzak się z nami witał, więc siema ty. No, to dajcie właśnie znać, czy chcecie dać takie odcinki z live'ów, bo jakby też nagrywam to gdzieś w 16:21. Za chwilę też będziemy robić przegląd od huba. I jakby tak... odcinek ten wcześniejszy wlatuje do was o 18:00 dzisiaj, czyli tego 30 marca, jak to nagrywam. A ten odcinek będziecie mieli na piątek, gdzieś 1 kwietnia. Wow. Więc zostaniecie go na piątek, też pewnie o 18:00. Więc jak oglądacie ten odcinek, to pewnie właśnie teraz trwa stream. I jak coś, to zapraszam serdecznie, nie? Bo teraz te live'iki tam się częściej tak... częściej się pokazują od poniedziałku do piątku, przypomnę. Są, więc jak ktoś chce czynny udział brać w live'ach, to tak najbardziej... jest taka możliwość. Kurczę, czy ja jestem jakiś, nie wiem... tak ciężko to się skręca? Dobra. Dobra, i polecimy sobie tutaj w tą stronę. Wiem, że powinienem jego prasować co drugi pokos, teoretycznie. Ale no, jakoś to tak wychodzi, jak wychodzi. W międzyczasie ludzie też na streamku robią sobie lekcje i elegancko. No, ogólnie live'y właśnie trwają od 15 do 23, albo nawet do północy. I to jest spoko ogólnie, bo od 15 do 21 macie farminga, czyli coś najbardziej lubicie, a potem od 21 gramy jakąś gierkę. Aktualnie ogrywamy też, będziemy ogrywać w sumie GTA San Andreas. To Definitive Edition, to z Trilogy. Więc jakby ktoś chciał, to zapraszam serdecznie na GTA. Dobra, sobie zawinę. Więc jest w ogóle porobane. Na przykład to, że jak robię streama, to się totalnie nie stresuję tym wszystkim, co tu się wydarzy. Jak robię odcinek, to tak samo, ale jak robię odcinek na live'ie, to dla mnie to jest takie mega dziwne trochę, że aż normalnie nie wiem. Nie wiem, boję się, że coś odwala na odcinku i że to usunę, wytnę po prostu, a potem do mnie, haha, wyciął to, wyciął. Ale w sumie to macie tak jakby odcinek live, więc... więc nawet tam parę czasów nie usuwałem z tego odcinka. Bo tam była jakaś kraksa i nie chciałem psuć realizmu w miarę. Więc trochę tak. Okej, ogólnie się będzie samo pracowanie, raczej tego nie będę zbierał na waszych oczach. Czy coś. Może tam powiedzmy będą jakiś kolejny odcinek, nie wiem. Z czego to może odcinek, bo u mnie to czy będziemy sobie łąkę to powiększać. Chcę się łączyć cztery łąki w jedną. A kolejny tak może z buraków by był. Albo coś. Zobaczymy, nie? RP? No nie, rolpy tarcze nie jest taki. Ale może kiedyś. W końcu może by pasowało, żeby ktoś zrobił ten porządny roleplay do FS-a. Dobra. Okej, okay, wjeżdżamy sobie to. Tamtą łąkę też będziemy robić. Ludzie, może wy macie jakieś pytania z czatu, jakiś temat do podrzucenia, co chcielibyście omówić na przykład. Bo też masa osób jakby coraz pyta mnie o to, kiedy mapa i w ogóle, to jest tak naturalne, nie? Więc zaraz wam powiem, że zapraszam w takim razie na odcinek 8 z osady, z gameplay osady, bo na wszystko wytłumaczyłem dokładnie. Na czym to polega, jak działa modhub i kiedy mniej więcej można się spodziewać mapy.
Więc jak ktoś to właśnie tam, zapraszam was najbardziej w tym momencie. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Miniemy trochę tą belkę. Czekaj, trochę pozbieram tego siana. Co sądzę o wpływie zarze polarnym siączkowanie łasic? Klasyczny tekst, jak nie masz co powiedzieć. No cóż, no. No dobrze, nie? Chyba dobrze, że to się wtedy dzieje. Ej, co jest? Jakiś ten dostałem. Strzała. Kajasz, dzięki za pizza. Dobra. No, no, no. Dobra, poszło. Ja też tak nawet nie wiem, czy... jakby ta prasa już zbiera w momencie... Chyba prasa nie zbiera, kiedy już jest otworzona klapa, nie? Ona wtedy jakś chyba wyłącza już. Chociaż w sumie, nie wiem. Nie, chyba tak, bo tam macie te rolki specjalne, które to wałują. Dobra. Okej. Nie, mega to ciężkie, naprawdę. Jak chodzi o tą łąkę, to dobrze, że robię teraz drugą stronę, bo tutaj ciężko byłoby właśnie manewrować, tak jak teraz miałem. Na ciężko manewruję się pod te... pod tamtą stronę, nie? Po prostu. Siema, kamrat, siemka. Właśnie nagrywam odcinek na YouTubki, jak coś. Więc jest jakby streamek, na którym jest odcinek nagrywany. Macie przedpremierowy odcinek, który będzie dopiero w piątek. A dziś jest środa, przypomnę, jak nagrywam. Ale muszę to nagrać, bo nie ruszę się z pracami polowymi, nie? Dobra, to sobie jeszcze pozbieramy, bo to tak zostało. Za grube pokosy porobimy, tak, nie? Tam chyba będą mniejsze troszeczkę od tego. Od tych, co tutaj są. Dobra. I cofamy sobie. Odcinek nagrywa. No właśnie. Co są zawody mi C25? No cóż, to jest chyba jedyny ciągnik, który znam, który szybciej się do tyłu niż do przodu. I no chyba tak, nie? Więc dosyć ciekawa maszyna. Właśnie oglądaliśmy ostatnio też odcinek najlepszych momentów gry Oplon. I tam właśnie ziomeczkowi temu wypadła skrzynia, tak powiem. We Władimirsu. Jedyne, czym się właśnie kojarzy aktualnie, to chyba tylko z tym. O, mleczarnia, niedługo to będziemy jeździć. Ogólnie chcę tą mleczarnię sobie kupić, by móc robić te sery, nie? Bo sery są naprawdę dobre i to się mega opłaca w tym farmingu. Także już niebawem, jak tylko krówki ruszą, to kupiłem od razu sery i lecimy, nie? Więc naprawdę sporo tu rzeczy się dzieje. Na tym sejwiku, okej. No i lecimy z tym tematem. Tu ile będzie przejazdów? Chyba z 5, 6? Chyba coś koło tego. Potem się koło urwało, no właśnie. Ej, sporo tych belek tu będzie, kurczę, myślałem, że tak będzie trochę malutko, to proszę. Wiesz co, mi grube pokosy są porobione, nie? Więc dlatego tak może wychodzić, że... mi się tak wydaje, że sporo. Najgorsze wjechać równo, żeby ta prasa łapała w miarę. Bo ona ma strasznie wąski podbierak. I to trochę problem. Ej, ty, bo ja miniaturki chyba nie zrobiłem. A nie, miniaturka będzie tam na tym. Miniaturka jest żenowe gospo. To fajnie akurat. Ulala, szybko lecą te berki. Spoko, Mobi, pozdrawiam serdecznie. Na razie. No, ludzie wchodzą, wychodzą ze streama. Jak wy chcecie wejść, to link macie w opisie. Tam zapraszam. Bo też się będą odbywać giveaway'e. A właśnie, chcę teraz sprawdzić te propos giveaway. Jakby już się chyba wam teraz skończy, bo do wczoraj trwał dla was giveaway. Ale ludzie z czatu, którzy jeszcze nic nie widzieli, pod komendą wykrzyknik giveaway macie dostępny właśnie konkurs mini, na którym można wygrać 5 euro na Enebie. Więc jakby co, to tam zapraszam. Można sobie normalnie wbić i wziąć udział. Zawsze tam jakieś frikaska. Giveaway. Giveaway, po prostu. No. Więc spoko. A, i właśnie bliska. Na Instagramie na 500 followków będę też do rozdania 500 kartek coś, więc jakaś taka dodatkowa kaska się wam też może przydać. To wbijajcie followki, bo tam, nie wiem, brakuje nam chyba coś koło 200 z hakiem. Ej, myślałem, że to jest po 5,5 tysiąca litrów, a to jest 6,5 tysiąca. Czyli po prostu chyba więcej siana wchodzi, nie? Więcej siana wchodzi chyba po prostu objętościowo. Bardziej można to jakby zbić, nie? Bo tak, no tam jeszcze jakby ta trawa to trochę mokra jest, nie? Czy naprawdę nikt nie potrafi pisać wykrzyknik giveaway? Giveaway. Po prostu.
Co za ludzie. Więc czasami nie wiem, czy właśnie... Teraz tak zastanawiam, czy dobrym pomysłem byłoby właśnie odcinki robić z czatem. W sensie takim widocznym czatem. Trolują, trolują ludzie. Macie komendy tytule jak coś. Dobra. Oj, tu chyba trzeba zawrócić sobie tak. Ty, w ogóle jestem ciekaw, co w zimie będziemy robić tak naprawdę, bo jak będzie tam, powiedzmy, grudzień, to co, sprzedamy sobie tylko maszyny i chyba skip grudnia, nie? Chyba, że do lasu pojedziemy jeszcze może. A to w ogóle mam las kupiony? Teraz sprawdzimy sobie. O, to wszystkie nasze pola, jakie posiadamy. Trochę ich jest. Ogólnie liczyliśmy hektary, to mamy 17 hektarów, nie? Nie, nie mam żadnego lasu kupionego. No to nic, to się kiedyś dokupi. Kiedyś się ten las kupić i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, jakoś tam leci. Widzowie szatrzak dzisiaj spokojni, nad wyraz. O, Raj, to powiesz, kiedy serwer w Minecrafcie? W jakim okresie kwietnia? I jak mieć na niego wejściówkę? No to w sumie dobry pomysł, żeby powiedzieć też nawet na odcinku. Bo ogólnie widzowie będę otwierał serwer Minecrafta dla widzów i dla subskrybentów. Czyli wejściówką na ten serwer będzie po prostu subskrypcja na Twitchu. I wiadomo, potem pieniądz z subskrypcji ten serwer będzie opłacany, więc dzięki temu, że ludzie grają, po prostu ten serwer się będzie utrzymywał w jakiś sposób. No i co jest spoko, to to, że będziemy tam grać właśnie taki survival. Będziemy mogli sobie, wiecie, budować jakieś wspólne akcje, robić i tak dalej. A planowane też jest na jakieś tam kolejne sezony zrobienie jakby takich gildii i powiedzmy dobrać się w grupę czerwonych i niebieskich, by wtedy zacząć powiedzmy jakąś rywalizację taką mikro. No i powiedzmy finał sezonu byłby taki, żebyśmy po prostu toczyli jakąś batalię o to, kto wygrywa coś tam. I powiedzmy nawet dla zwycięzców możemy jakieś nagrody zrobić. Więc taka też ciekawostka mogłaby być na tym Minecrafcie. No tylko jakby działoby to tak, że ja na przykład bym grał w Minecrafta właśnie po 21, więc jeżeli też by też tam chciał grać, to można cały czas. Ale ja bym tam zwykle gdzieś siedział po prostu wieczorkami na streamku. To myślę byłoby spoko opcja, więc dajcie znać na YouTubie właśnie widzowie, co o tanki pomyśle sądzicie. Znaczy to byłoby spoko. Dzięki serdecznie za followka, Meku TV, witam serdecznie. Jak to właśnie nagrałem odcinek na żywo. Więc leci sobie to. Siema Hornet Fox, witam. Więc macie taki przedpremierowy odcinek troszeczkę. No jestem mega ciekaw właśnie tego formatu, jak on to się spodoba. Czy raczej wolicie, jak mówię bezpośrednio do was, czy jednak jak gadam sobie też trochę z czatem, nie? Na pewno do nieba, bo właśnie non stop coś się mówi, bo ktoś cały czas coś pyta, nie? Co kurde? No, dokładnie tak. Jest kamerowane na YouTubki od razu to. Okej, no i fajnie to sobie leci, młodzieżowo. Trochę taka duża hałda, bo to jeszcze chyba poprzeczny jakby wcześniej zbierany. Dobra. Zawijkę zrobimy sobie w tą stronę jeszcze, żeby tam to zbierać wszystko. I chyba to ostatni przejazd za sobą, nie? Chyba tak. No to w sam raz akurat. Z dwiebelki może się uda utoczyć. Ale tak patrzę, że ta prasa strasznie mało zbiera i chyba trzeba ją wymienić niedługo na jakąś inną. Więc co się zepsuło? Co się zepsuło? Chyba wszystko działa, nie? Jak powinno być. Czy jest jakiś problem? Dobra. A, w jakim okresie kwietnia będziesz strzałeś? Właśnie, chodzi o kwiecień, kiedy to będzie. To raczej to będzie chyba pierwsza połowa kwietnia, co nie? Też tak chcę jakby wszystko tak na spokojnie ustabilizować, żebym miał taką ciągłość tego. I z tym serwerem sobie fajnie ruszyć, nie? No i też jestem ciekaw, ile osób by chciało tak naprawdę to zrobić. Więc dajcie też mi jakiś ogólnie feedback, czy jaki serwer właśnie wam pasuje i ile osób więcej by chciało. Bo też muszę jakby nie było kupić sloty, nie? Dodatkowe. Myślę, że na razie to może być jakieś 20 slotów pewnie kupionych. A potem pomyślimy nad rozbudową, jeżeli będzie więcej chętnych. Ale 20 chyba było na razie w początku. Tak jest Kamol, nagrywam to na YouTube'a od razu. Nagrywam odcinek na YouTube'a, ponieważ stoimy trochę z pracą na save'ie naszym tutaj. Właśnie tym live'owym i chcę troszkę ruszyć, spracować to, zwieść to wszystko na chatę, żeby móc dalej robić po prostu kolejne prace, nie? Które trochę mnie ogranicza teraz, nie jest spracowanie tego siana. Tylko jeszcze no, jakąś belkę z tych uda się zrobić. Trochę to zostało mi takich mijaków jakby delikatnych.
No to jest właśnie te minusy, które wam mówiłem, że to jest ta strasznie wąska prasa, nie? Jakąś siarczą by zarąbał, byłoby git. Czekajcie, mam pomysł, może sobie tą belkę teraz przesuniemy. O. Dobra. I gitara. No i fajnie, warto mieć tura z przodu. Dobra, czwórkę zrzucamy, tu chyba nic nie będzie aktualnie. Wyłączymy sobie prasę. Chyba nic już nie zabieramy więcej za bardzo. Tu jeszcze mogę troszeczkę za kogoś złapać. No i dobra, i nic, i będziemy zawijać na chatę w takim razie. Pojedziemy sobie może właśnie teraz przez ten las. Chociaż ostatnio też przez las jechaliśmy, nie? Przez ten las deszczowy, że tak powiem. Aż to takie mokradło bardziej, nie? No ale dobra. O, może wezmę kamerę sobie, sobie odpalę wam. To może być ciekawe. Lepiej kupić farminga na Steam czy wersji Giantsa? A to zależy tylko od ciebie, wiesz, tak naprawdę. Bo możesz kupić oczywiście farminga z moim kodem też u Giantsów, jakby, bo jestem tam partnerem, więc możesz sobie też kupić z tym kodem. Ale na przykład na NB ten klucze są troszeczkę tańsze. No i też masz minus 3% z kodem Riot, nie? Więc jak chcesz, to sobie wybierz. Banerki masz na Twitchu na dole wypisane, ewentualnie wykrzyknik Neba i cię przeniesie do tej strony. I z kodem Riot jeszcze masz minus 3%, nie? A teraz chyba ogólnie są promocje na farminga do 7 kwietnia. Więc tak naprawdę macie minus 25%. Co teoretycznie oznacza tyle, że z 39 euro macie promocję na 29 euro. Czyli z 40 na 30 euro tak naprawdę, nie? Więc jakieś tam promko zawsze fajnie, żeby sobie ten... Zawsze spoko sobie kaskę zaoszczędzić jakoś, nie? Okej. Okay. Sorry, panie. Sobie tylko tutaj zawinę. No i ogień. A właśnie ta promocja też na Twitchu działa, czy ona na Twitchu? Na Steamie? Czy ta promocja jest tylko na ich stronie oficjalnej? Czyli żadnej różnicy nie ma? No nie ma żadnej różnicy, nie? Nie ma żadnej różnicy. Ogólnie jak kupisz na Steamie, to masz wersję Steamową, no jakby tam też ci godzinki policzę i tak dalej. A nie wiem właśnie, czy można wersję jakby Giantsową to ze strony Giantsów zainstalować na Steamie, czy nie bardzo? A, na Steamie jest promka po prostu. Okej, okay, no to fajnie. No, no to super. Nawet też ogólnie będzie ten, będzie nawet też promocja, znaczy promocja, będą giveaway na farminga niedługo, więc wpadajcie, bo tak myślę, no od tego tygodnia, nie, ale przyszłego tygodnia będziemy robić właśnie giveaway na farming jakieś, więc będzie można sobie spoko FS-a zgarnąć za friko, nie? Dobra. Zajrzałem sobie. Ej, powiem szczerze, że naprawdę tego mi się już podoba, nie? Jeśli jakby ten może płot zburzyć tutaj tą siatkę czy coś, ale on no nie jest jakby burzalny. Ale mniej, że nawet tak jest spoko, nie? Czy wiadomo co z mapką? No wiadomo, odcinek 8 z osady gameplay, z tej serii gameplay trzeba obejrzeć i tam wszystko tłumaczyłem, nie? Więc was też widzów odsyłam tam. Dzięki Fajs za followka. No i dobra, akurat kończymy odcinek, więc słuchajcie, dzięki za ten odcinek. Fajnie, że byliście, widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. I dajcie znać, czy takie odcinki z Twitchem, jakby z czatem w tle wam pasują, czy chcecie właśnie też jakby odcinki, żeby nie były nagrywane na streamie, tylko osobno. No i czy chcecie, żeby jak już tak byście chcieli, że odcinki na live'ach są ok, to czy chcecie właśnie ten czat pode mną mieć, co nie? To też byłoby spoko opcja, myślę. Więc to tyle, dzięki za uwagę. Widzimy się w poniedziałek chyba, odcinek kolejny będzie w poniedziałek, tak? No i co, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.